Według zarządu Andorii, mimo problemów dołu, sytuacja w zakładzie nie jest jeszcze dramatyczna. Na szczęście obok silników, które są przeznaczone do samochodów w Lublin, produkujemy inne wyroby, produkujemy elementy do silników, do maszyn, mamy powiązania z firmami światowymi, bardzo dużo pracy ma nasza odlewnia, w związku z powyższym no, fabryka pracuje. Dramatu więc nie ma, ale sytuacja koreańskiego koncernu, który dziś ogłosił bankructwo, nie pozostaje bez wpływu na działalność Andorii. Potencjalni inwestorzy utożsamiają bowiem andrychowski zakład z dołu i boją się tu inwestować. Pomogłoby nam jakby oddzielenie problemów dełu bezpośrednio w Korei od problemów w samej Polsce. Uważamy, że my jako Andoria, ale również z Lublinem, dalibyśmy sobie rady. Andoria, zatrudniająca blisko 2000 osób, jest największym pracodawcą w Andrychowie. Dlatego na kłopoty zakładu z dużym niepokojem spoglądają władze miasta. Obawiamy się tych trudnych sytuacji i dużych zwolnień. Chociaż mam też nadzieję, że samodzielność produkcyjna tego zakładu nie wiąże bezpośrednio sytuacji tego zakładu z tym, co jest w Korei. Jaka przyszłość czeka Andorię i podobne zakłady, dziś trudno powiedzieć. Na razie ani zarząd firmy, ani związki zawodowe nie biorą pod uwagę możliwości redukcji zatrudnienia. Byłby to bowiem dramat nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale dla całego miasta, w którym wskaźnik bezrobocia jest jednym z najwyższych na Podbeskidziu. Pytanie rodzi się jedno, jak długo za owe postojowe będzie można pracownikom jeszcze płacić? Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął decyzję o utworzeniu na tej uczelni Wydziału Teologicznego. Pierwsi studenci nowego wydziału rozpoczną naukę za rok. Wydział powstanie w oparciu o dotychczas działający Instytut Teologii.